minuty po 11. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Czyli coś nowego. Zaczynamy dzisiaj wakacyjne odkrywanie pereł świeckiej architektury drewnianej. Domy, dworce, młyny, karczmy towarzyszą nam od zawsze, dlatego często nie zdajemy sobie sprawy, że po pierwsze mają ogromną wartość, a po drugie potrzebują naszej pomocy. W czwartki o tej porze będziemy opowiadać o tych, którymi na szczęście ktoś się zajął i to ze świetnym skutkiem. Jako pierwszy park kulturowy, po którym chętnie oprowadzają jego mieszkańcy, odwiedzany przez turystów z całego świata, często wykorzystywano jako plan filmowy. Już w XIX wieku bywał nazywany Ziemią Obiecaną. Wybrała się tam Natalia Grzeszczyk. Leciała mucha z Łodzi do Zgierza. Po drodze patrzy strażacka wieża i właśnie niedaleko tej wieży z wiersza Jana Brzechwy znajduje się piękny, zielony, drewniany dom. Od niego zaczniemy spacer po parku kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu. Naszym przewodnikiem będzie Karol Maśliński. Atutem Zgierza było coś bardzo cennego. Tu po prostu przyjezdnym dawano działki za darmo. Do tego do 9 drzew z otuliny lasów miejskich, pięknych lasów sosnowych i właśnie z tych drzew powstawały deski, powstawały belki. Bardzo szybko, od 1821 gdzieś do 1830 powstała bardzo duża ilość drewnianych domów. Miasto rozrosło się z grupy około 1000 mieszkańców do 19 tysięcy. Jesteśmy w takim magicznym miejscu, które ma nam przypominać o historii przedsiębiorczości zgierskiej, przemyśle włókienniczym. Gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, wiedzieliśmy o tym, jako zgierzanie, że tam są też nasze środki, żeby stało się tak, że te domy nie będą dalej niszczały. Zgierzanie bali się zapuszczać w tą część Zgierza. I od 2003 sukcesywnie wkładamy małe, większe środki, te norweskie z Unii Europejskiej, ale też krajowe i drobne nasze pieniądze, a jest tu duża grupa budynków, bo to jest około 80 obiektów. Można byłoby odejmować i dodawać jeszcze. Proszę bardzo. Dziękuję. Piękny drewniany zapach, to Państwo musicie tutaj przyjść, żeby poczuć ten zapach, żeby spojrzeć na belki, na które patrzyli nasi pradziadkowie albo ich jeszcze rodzice. Niektóre eksponaty pochodzą ze zbiorów naszych własnych, niektóre są własnością Muzeum Miasta Zgierza. Często mieszkańcy odpowiadają na nasze apele, przekazują nam drobne pamiątki, które pomogą zrozumieć miejsce, pomogą zrozumieć historię, czasami poprzez duszę, ale już nie ludzką, ale duszę od żelazka, możemy zrozumieć, jak to było kiedyś. Znajdujemy się w przestrzeni ulicznej Miasta Tkaczy. Grupa osób, które pracowały przy właśnie renowacji tej ulicy, podeszła do tego tak, żeby zaprojektować tutaj oświetlenie gazowe. Naprawdę one wyglądają tak, jak te lampy prawdziwe z przeszłości. Uczyliśmy się też tych lamp, ponieważ przez pewien moment mieliśmy z nimi duże problemy. Walczyliśmy jeszcze o to, żeby pozyskać środki na doświetlenie podwórek. Takimi drobnymi krokami posuwamy się. Założony jest tutaj monitoring uliczny. To w trosce o bezpieczeństwo miejsca. Wprowadzone zostały też nasadzenia roślin. Tu mamy drzewa graby, takie pospolite, które w tamtym okresie, gdy świetność miasta, gdy ono powstawało, właśnie były nasadzane. Odtworzyliśmy tą zieleń dokładnie taką, jaka była w tamtym momencie. A teraz przechodzimy do tego bardzo ważnego dla nas obiektu, jakim jest Centrum Konserwacji Drewna. Taki charakterystyczny budynek z kolorowymi okiennicami. Dzień dobry, panie Pawle. Nazywam się Paweł Krawczyk, jestem prezesem zarządu Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce, DOM. Teraz powiedzmy właśnie, że obróbka drewna no jest konieczna. Im więcej oryginału oczywiście, tym lepiej, natomiast no, czasami są to skomplikowane operacje właśnie związane z klejeniem, odtwarzaniem. Zobaczyć, to jest hebel, który ma tak ukształtowaną stopkę w taki specyficzny sposób, tak zwany hebel profilowy. Proszę mi wierzyć, że my od czasu do czasu używamy XIX-wiecznych narzędzi, bo się okazuje, że ono jest idealne właśnie do naprawianego fragmentu. To jest zawsze dla nas objawienie. To jest dużo szybciej, lepiej i poprawniej, niż byśmy użyli współczesnych frezarek, heblarek i tak dalej. To jest też bardzo wdzięczny materiał do naprawy. Tutaj w Zgierzu, w Parku Kulturowym przeprowadzono taką modelową konserwację budynków drewnianych i chociaż brzmi to brutalnie, bo rozebrano je do fundamentów i złożono
na nowo, to jednak jest to metoda godna polecenia. Ile czasu mniej więcej zajmuje takie rozłożenie i złożenie domu już na nowo? Ja mogę powiedzieć, ile budowano taki budynek, około roku, i myślę, że spokojnie w takim czasie uda się taką operację przeprowadzić. To wszystko zależy od, powiedzmy, liczby osób, które pracują nad takim zadaniem. Penetrowaliśmy wielokrotnie zgierskie budynki, strychy, możemy o nich naprawdę niewiarygodnie dużo powiedzieć, ale ciągle oczywiście jest to jeszcze teren nie do końca zbadany, jeszcze ciągle nas zaskakuje. Również jeżeli chodzi o tajne skrytki odkrywane w drewnianych domach czy wyjątkowych meblach typu Biedermeier. Ale o nich, jak również o piskorzach i jeżach z miasta Zgierza, dowiedzieć można się więcej już tam, w mieście tkaczy. Dziękuję bardzo, przygotowała Natalia Grzeszczyk. I jak to dobrze, że ktoś wspomniał o zapachu drewna, bo to bardzo mocno uruchomiło naszą wyobraźnię. A o to w radiu chodzi. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.